zanim do Rio zostaniemy w Tokio, na papierze faworytami wydajecie się wy i reprezentacja Francji. Czy wy upatrujecie jeszcze w jakimś innym zespole kandydata? Kto mógłby wam zagrozić? Bo generalnie mówi się Polska, Francja i ktoś jeszcze. Czy rzeczywiście w waszych głowach też jest Polska, Francja i ktoś jeszcze? Czy jednak bierzecie pod uwagę to, że będą tam drużyny, które mogą wam zagrozić, na które musicie zwrócić baczną uwagę? Myślę, że nie możemy zapomnieć o Iranie, z którym zawsze toczyliśmy mordercze pojedynki, a również o Japonii. Ten zespół gra nietypową siatkówkę, ale dosyć skuteczną i przekonaliśmy się na ostatnim Pucharze Świata, że nie jest łatwo grać z nimi i myślę, że tak samo będzie teraz. Jeden set z Iranem, którego zabrakło do końcowego sukcesu. Tak, gdyby nie ten jeden stracony punkt, gralibyśmy już na igrzyskach, ale tak samo można mówić o innych spotkaniach, w których gdzieś straciliśmy sety. Myślę, że to był tak długi turniej, że no i tak trzeba się było cieszyć z tego, do jakiego momentu doprowadziliśmy, że mieliśmy wszystko w swoich rękach, niestety nie podołaliśmy.